Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Rybki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Monster Hunter Rise Sunbreak. Po ostatnim odcinku ogarnąłem trochę tego pada. Wydaje mi się, że wiem co było problemem, coś jest na pewno w środku, ale mówię, będę go rozkręcał na pewno później, będę musiał się dzisiaj jednak za to zabrać. Myślałem, że sobie pogram w formułę, nie tym razem moi drodzy, ponieważ jak wychodzi z tego wszystkiego, będę miał dzień spędzony z elektroniką, bo też ta druga paczka, która mi przyszła, była taka dosyć fajna i będę tam miał jedną rzecz, nad którą będę chciał popracować, dlatego że muszę ją mieć gotową na następny piątek, jeśli chcę rzeczywiście coś z tego, z niej skorzystać w sensowny sposób. Znaczy następny piątek dla mnie, tak? Jakby ja to nagrywam w sobotę, więc następny piątek dla mnie. Na co byśmy dzisiaj poszli? Może na rak na kadaki? Czy mamy coś na... Czy w sumie Magnamalo jest na wyspach? Wiecie co, pójdźmy na Magnamalo, dlatego że on jest na wyspach mroźnych. I też dlatego, że chciałbym zrobić w końcu zdjęcie temu ślimiczkowi, żeby mieć to załatwione. Co więcej, właśnie sobie sprawdziłem, co tam Cordemon mi pisał, bo on jest najbardziej aktywny ostatnimi czasy. Przy okazji, o, oprócz Cordemona jeszcze jedna osoba mi dała znać, że ślimiczek to ślimiczek, więc dzięki wielkie za to. Miło, że mi potwierdzacie takie rzeczy, bo to jest akurat dosyć przydatne. Mówię, nie miałbym zielonego pojęcia, o co chodzi. Wracając jednak, Cordemon jako, że jest ostatnimi czasy bardziej aktywny niż Gromnir, dlatego że Gromnir jest zajęty innymi rzeczami, napisał mi, że tutaj w Sunbreaku było 17 nowych potworów, czy jest 17 nowych potworów, w Iceborne było ich, z tego co on tam napisał, 27, ale też wspomniał, że będą jeszcze update'y, wiemy, że będą 4 nowe potwory rzekomo. I tak jak mówię, ja nie będę sobie sprawdzał jakie, nie chcę sobie tego spoilerować, ja chcę po prostu wiedzieć, jak wyjdzie nowy potwór, dajcie mi znać, wtedy się nagra nowy odcinek i tak dalej, i tak dalej. Bo mówię, ja nie lubię sobie spoilerować, jakby ja chcę zobaczyć, jakie potwory dojdą, ale na zasadzie takiej, że o, jak wejdą, to wejdą. I chcę się przekonać na własnej skórze, tak? Chcę mieć taką niespodziankę, co to będzie za potwór. Dwa, to co Cordemon pisał a propos tego klejnot, to był klejnot na ogłuszenie. My oczywiście klejnot na ogłuszenie mamy w tym momencie. Ponieważ to są te klejnoty niezłomności, od tego jakby tutaj trzymamy cały czas, gdzieś tam one istnieją, jeden czy drugi. Przynajmniej jeden czy dwa zawsze mam gdzieś tam na sobie, w zależności od tego, jakie tam inne klejnoty dorzucam. Dobra, tutaj do przodu. Co się stało z padem? No, moi drodzy, wydaje mi się, że tak jak mówię, jest tam jakieś coś jest, co wpadło po prostu w... Wydaje mi się, że ten dźwięk to był właśnie ślimniczek. Co wpadło w analoga i niestety, ale jest nieco irytujące. Właśnie sprawdziłem go przy pomocy kalibracji. Problem jest to, że tych padów nie można skalibrować, tych dużych padów nie można skalibrować względem Joy-Conów. I co za tym idzie, no niestety, ale... O nie, ślimniczka nie ma. Niedobrze. Mam nadzieję, że on się potem pojawi. Jeszcze będę tutaj pewnie zaglądał co jakiś czas. Na przykład, nie wiem, jak mi na przykład Magnamalo ucieknie, co wy na to? Myślę, że to jest całkiem legitna taktyka. Jak mi Magnamalo będzie uciekał z danego miejsca, to będę wracał po ślimniczka, zobaczyć, czy już się aktywował, czy już jest dostępny. Bo na razie... O! Nie! Czekajcie! Jest tam! Patrzcie! Jest! Mamy go. Tylko pytanie teraz, czy dam radę mu zrobić zdjęcie. Czy zbliżę to? Może stąd? Ale nie pokazuję, jakbym mógł mu... Jakby to mi się liczyło. Ewidentnie nie jest to zajrzenie do razie. Co? Przejdźmy tam. Przejdźmy się tam z powrotem. Próbujmy wejść rzeczywiście na ten nie wiem, czy nazwać cyplem, ale powiedzmy, że to jest cypel. Przejdźmy się na niego i zobaczmy, czy damy radę z niego zrobić zdjęcie ślimiczkowi, bo no to wygląda jak idealne miejsce, w którym można by było właśnie to zdjęcie wykonać. O, teraz jest, proszę bardzo. I mamy to. No. I mamy zaktualizowaną listę lokalnej fauny, czyli zrobienie mu zdjęcia to jest dopiero rzecz, która nam aktualizuje faunę. Wiecie co? Ej, chwila. Zróbmy to, bo i tak jeszcze nie walczyliśmy, więc nie ma co się nawet tym Magnamalo odnowić. Zobaczmy,
co jest w tym ślimniczek. Gigantyczny morski ślimak z wysp mroźnych nie znosi jasnego światła, więc w ciągu dnia pozostaje w morzu. Nocą wynurza się tam, gdzie zbierają się kałamarnice i potencjalne ofiary. Posiada narząd rzucający na jego skórę świetlne wzory. Jego blask i olbrzymia sylwetka napawają bladym strachem okolicznych żeglarzy. To jest rzadkie stworzenie. Okej. Okay. Myślę, że coś ciekawszego będzie a propos niego. No ale cóż. Dobra, mamy to zrobione, więc wiecie, kolejny element odhaczony. Wydaje mi się, że coś tego analoga wpadło tutaj w padzie i to stąd wynikało, dlatego że sprawdziłem pada, okazało się, że wychylenie go do przodu powodowało jakieś dziwne jakby wibracje. Przedmuchałem go trochę, działa lepiej. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. No mówię, na razie tylko tyle mogłem zrobić, bo chcę nagrywać, a nie chcę się bawić w rozkręcanie pada, szczególnie, że nie wiem, jak bardzo dużo roboty by to zajęło. No zakładam, że niedużo, bo to jest typowy pad, ale nadal wyciągnięcie całego sprzętu, ogarnięcie tego, żeby się podpiąć pod uziemienie, żeby elektrostatyka, tak? Żeby się rozładowywać ewentualnie. Nie wiem, jak dużo miałbym problemu z tym, żeby go potem z powrotem złożyć. Bo wiem, że ja potrafiłem przez półtorej godziny naprawić jednego Joy-Cona, bo nie potrafiłem nie tyle ogarnąć, co... włożyć sporo dobrze baterii, bo cały czas myliłem to, jak jest wpinany konektor od baterii. Nie mówiąc o tym, że tam zrobiłem przez chwilę zwarcie, bo się przebiłem przez przypadek przez izolację kabelka. Takie tam, wiecie, typowe rzeczy. Typowe lipkie wpadki. A tymczasem mamy znowu nie uzupełnienie zapasów. Klasyka. Słuchajcie, weźmy sobie tutaj jednego, drugiego prowiantowego mięska zjedzmy i wybierzmy się na Magnamalo, który jest, z którym walczymy po raz pierwszy tutaj w G-ranku. Przekonamy się, jak bardzo problematyczny on będzie dla nas. Teoretycznie nie ma na niego żadnych odporności, ponieważ on ma tę swoją specyficzną plagę i żeby z nią walczyć, trzeba było mieć specyficzne klejnoty, a mi się ich nie chciało robić, szczerze mówiąc. Oj, to był błąd. Całkiem sporo obrażenia rzeczywiście, nie ma co się oszukiwać. Znowu nie sprawdziłem, czy Yasu... Czy Yasu już powinniśmy oddać, czy już nie, czy jeszcze nie? Chyba się nie, bo skoro mi nie wyskoczyło, to znaczy, że chyba nie zrobiłem tej misji. Chyba, że ją zrobiłem i zapomniałem Yasu wymienić potem w tamtej jednej misji. Wybaczcie, chciałem się podrapać i jak zwykle wyszło na to, że prawie przy tym umarłem. Jak akurat jeszcze tutaj pleśnio królik nam masę bonusów dorzuca. Oj nie. No, udało mi się uciec do tego drugiego ataku, bo się bardzo nieprzyjemnie mogło skończyć dla nas. Ale no, zdecydowanie trzeba się ogarnąć z tym. Muszę uważać bardziej na tego Magnamalo. Wiecie, pamiętacie, jak mówiłem na high ranku, że o, to już jest potwór, z którym tyle razy walczyłem, że mnie zdążył znudzić, niby flagship Rajsa, a jednak jakiś taki słaby się zaczął wydawać po czasie. Co pewnie jest normalne, ale zobaczymy, jak mi tutaj na G ranku dowali. W ogóle mam wrażenie, że są przy nim w niektórych momentach, jak idzie dużo efektów przez te szkoły, mam wrażenie, że i Switch ma małe problemy z utrzymaniem klatkarzu, ale to jest tylko i wyłącznie jakaś tam moja opinia. Oj nie. O, udało mi się uciec od tego. Nie wiem, jak mi się do tego uciekło. Wydawało mi się, że on mnie po prostu dowali do ziemi i skończy się to na mnie bardzo, bardzo źle. On chyba zrobił ten wyskok ze swoją łapą wybuchową. Ale nie jestem teraz 100% pewien. W ogóle zapominam o tych rybach, które... Oj. Zrzuciłem mu się idealnie pod pysk. Zapominam o tych rybach, które nam dają dodatkowe bonusy do ataku. A tutaj dostał śnieżną żółkiem. Oj nie. O, uciekłem. Znowu nie mam pojęcia jak. Co do tematów, no to... wiecie co, chyba mogę tutaj śmiało powiedzieć, że rzeczą, którą kupiłem, która mi przyszła w tamtej paczce... O nie, moje HP. Teraz ogarnąłem. Troszkę późno, ale lepiej późno niż wcale.
O właśnie, widzicie, to jest ten atak, który wcześniej wydawał mi się zrobił. To uderzenie łapą z wyskokiem. Ja to nazywałem wybuchową łapą z wyskokiem, ale to nie jest do końca prawidłowa nazwa. Okej. Jeszcze żyje, ale gość jest rozwścieczony. Znaczy gość. Magna Malo, nasz kochany. Chciałem poniekąd odciąć ogon, ale nie widzę na to za bardzo szans. Nie z tą bronią. Na pewno. Nie z tym, ile ja go tak naprawdę biję po nogach, bo ja więcej mu robię krzywdy w nogi niż w ogon sam w sobie. Rzeczą, którą kupiłem, jest głośnik. I ten głośnik to jest... Głośnik ten normalnie kosztuje około 200 zł. Ja go kupiłem za 35, dlatego że ma uszkodzony port rzekomo. I rzeczywiście poniekąd ten port jest uszkodzony, ale swego czasu kupiłem jakieś 350 portów, bo USB-B różnego, z różnymi konektorami, ponieważ, o właśnie, znowu, w zależności od tego, to, że macie USB-B, to nie oznacza, że to jest to samo USB-B, co w innym sprzęcie. Okruch Magna Malo, wyjątkowo gruba i elastyczna łuska chroniąca przed każdym atakiem. Duszo pryzmat Magna Malo. Tam powinno być te, chyba zniknęło. Ten stary fioletowy płomień skrystalizowany po wielu życiach ma potężną aurę. Po wielu życiach, okej. Okay. Nie wiem, czy ja to źle przeczytałem, czy rzeczywiście tam było życiach. Jeśli tak, to nie do końca ogarniam, co to ma oznaczać. Aha, bo to jest duszo pryzmat, tak? Dusza po wielu życiach. Okej. Okay. I ten głośnik kosztował mi jakieś 35 zł, no trochę więcej niż 35 zł, bo zapominam o tym, że jest jeszcze... No to powiedzmy około 40 zł, a normalnie kosztuje 200, ponad 200 zł. Kupiłem go dlatego, bo potrzebowałem głośnika i zobaczyłem, o tani. Potem zobaczyłem, o jest uszkodzony port. I właśnie plusem jest to, że ja nakupiłem tych portów swego czasu, więc będę go w stanie po prostu przelutować. Tylko właśnie, to, że macie jeden port USB-B nie oznacza, że on jest identyczny jak inny port USB-B i niekoniecznie przelutowanie portu z jednego sprzętu do drugiego jest możliwe. Nie mówię już nawet o tym, że płytki w tym momencie są tak zrobione, że lutowanie na nich bez hotplate'a jest bardzo ciężkie w wielu wypadkach. Mówię tutaj bardziej o konsolach i takiej elektronice, gdzie jest bardzo dużo elementów, na przykład telefony, w sensie smartfony, mówię, głównie elektronika jakaś tam większa. Oj nie, znowu się zaczyna. Dobra, wiecie co, ten pad jednak będę musiał, kurde, no, chciałem dzisiaj nagrać 5 odcinków. Nagram 2 i będę musiał, kurde, rozkręcić pada. Bo znowu widzę, że dzieje się dokładnie to samo, co się działo poprzednio. No, jest to niestety bolesne. Tak bardzo nie chciałem tego robić, tak bardzo liczyłem na to, że będę mógł to zrobić wieczorem, jak już będzie po wszystkim. Oj nie, to było głupie, na szczęście uniknąłem. No i właśnie, jakby długość na przykład nóżek, które są przy konektorze, jest różna, tak? To już USB-B jakby wymiarowo jest takie same i będzie pasowała ta sama wtyczka do każdego, nie oznacza, że każdy port, który kupicie, wymienny, będzie idealnie tak samo. To samo było z HDMI, jakbyście zobaczyli niektóre HDMI. Na przykład HDMI w telewizorach niektórych, a w na przykład PS5 nie przelutujecie sobie tego z telewizora. I tu nie chodzi o różnicę w tym, że to jest na przykład HDMI 2.0, a to jest HDMI 2.1, czy cokolwiek. Tak samo z USB, to nie ma znaczenia, czy to jest USB 3.0, czy 3.1, czy 2.1, czy 2.2. Mogą być różnice po prostu, które są w modelu samego USB-B, tak? Czy pod modelu, jeśli można byłoby to tak nazwać. W tym wypadku, przepraszam, to jest USB Micro B, żeby kogoś tutaj za szlak nie trafił, bo ja wiem, że są ludzie, którzy jeśli mówi USB-B, to nie wiedzą, czy mowa o Mini B, czy Micro B, czy o zwykłym USB-B. Więc to jest plus i dlatego tak stwierdziłem, w sumie to... Jak i tak już mam... Oj, to będzie złe. O, udało mi się przeżyć cudem ten atak. Rzućmy mu tutaj snor opuchę. Powinna go sieknąć. Tak jest, idealnie. Dobra, no znowu, przydałoby się, jakbym miał beczki tutaj ze sobą. Oj, widzicie, znowu, po prostu moja postać się w połowie zatrzymuje i nie jestem w stanie niczego zrobić wtedy. Dlatego mówię, no, walka w ten sposób jest troszkę problematyczna momentami.
nie! Halo! Niech to się ogarnie. Halo, cokolwiek tam jest w tym padzie, proszę, proszę na chwilę pójść sobie, żebym mógł dokończyć odcinek. W sensie, z drugiej strony to jest też dosyć To jest dosyć ciekawe wyzwanie. Co tu się stało? Co on mi zrobił? Czy ja miałem mniej HP niż wydawało mi się, że miałem, czy coś? Nie wiem, jest to możliwe. Przenieśmy się do naszego małego magazynu. Przenieśmy sobie przedmioty. Nie o to mi chodziło. Przenieśmy sobie sobie przedmioty, które nam nie są potrzebne. Uzupełnijmy zapasy jak najbardziej. Dodatkowo... ja tu mogłem? Nie mogę tutaj jeść dango? A, tutaj jest, dobra. Przepraszam, złapałem derpa strasznego. Dobra, zamówmy to co zwykle. To jest czwarty zestaw dango, to jest niestety jedyna rzecz, którą mogę... czekaj. Robimy w ten sposób. Okej, okay, zjedzmy go. Przyda nam się dodatkowe HP na pewno. A ja muszę zobaczyć też jeszcze jedną rzecz, mianowicie zadania poboczne, bo siedzi mi w głowie to, że lew insektów, to nie jest akurat ważne. Ślimniczek to jest zrobione, hukacz Elgado, wąsy Gedziaju. Ja tutaj szukam. Ja zrobiłem w takim razie wszystkie koleżkoty. Nie, to jest trzecie zadanie z koleżkotem walki, czyli to jest ostatnia rzecz, którą muszę zrobić. Dobra, czyli ja się pomyliłem, myślałem, że już to możemy mamy zrobione, skoro to się nie wyświetla, ale nie, to dopiero była druga misja z nim poprzednio. Więc teraz mamy trzecią, ostatnią. Tak samo jest z USB-C w sumie, o, też fun fact. Kurczę, cały czas mam wrażenie, że już o tym opowiadałem, ale nie jestem w 100% pewien, więc trudno, jeśli opowiadałem, to opowiem jeszcze raz. USB-C również, oprócz tego, że mają wersję 3.0, 3.1 i tak dalej, bla bla, mają też, czy raczej podwersje, mają też oczywiście różnego rodzaju konektory, tak? Jedno USB-C na przykład pozwoli wam na ładowanie z daną prędkością, inne z inną, bo to będzie maksymalny prąd, który... I w sumie nie wiem do końca, jak to jest zdefiniowane, bo nie zainteresowałem się tym aż tak bardzo, a powinienem. Nie wiem, jak jest tam definiowane to, że o, mogę teraz robić to z daną prędkością. I tutaj mam na myśli oczywiście nie to, że są dodatkowe linie zasilania, bo to generalnie jest coś, co jest w USB-C standardem, powiedzmy. Dlatego to USB-C jest tak ważne i dlatego pozwala na takie prędkości, dlatego że ma dodatkowe linie zasilania, dzięki czemu ten prąd może być wyższy. Oczywiście też tutaj chodzi o... musi być też sama kostka zasilania, sama przetwornica musi być odpowiednie, musi mieć odpowiednie parametry, żeby na to pozwolić, ale jeśli mowa o samym kablu też, to tutaj dochodzi do różnych rzeczy wewnątrz niego. Ja na przykład mam kabel, o, to jest też taki fun fact, mam kabel, który nie naładuje mi telefonu, póki nie podłączę go, w sensie, póki nie będzie zasilanie najpierw w jego pierwszej części, w sensie, może to wytłumaczył łatwiej, jeśli, ponieważ mam wyłącznik, jako że mieszkam w Wielkiej Brytanii, tutaj przy każdym, dosłownie przy każdym gniazdku mam wyłącznik, oberwie mi się, tutaj nie było wątpliwości co do tego. Oj, dobra, udało mi się uciec. Ja muszę się napić tej miksturki. Więc przy każdym gniazdku mam wyłącznik i... oj, ała. To było nieprzyjemne. Głupota z mojej strony, drugi raz. Będzie po raz trzeci, jest po raz trzeci, proszę bardzo, sprzedane. Sprzedał to mi kopa na twarz, ten Magnamalo. Ale nic, trudno, trzeba więcej mikstur zużyć. I póki ten włącznik nie będzie włączony najpierw, zanim podłączę kabel do telefonu, przewód do telefonu, wiem, że ludzie nie lubią słowa kabel, przewód do telefonu, przewód zasilania,
to dopóty on mi nie będzie ładował telefon, czyli mogę włączyć teoretycznie ten przełącznik po tym, jak podłączę ten kabel USB, przewód USB do telefonu, ale i tak nie będzie go ładował, ba, nie będzie nawet wykryty jako połączenie, jakby telefon nie wykryje tego jako połączenie. Do jasnej... Ten pad może się ogarnąć, proszę. Ja nie jestem w stanie nawet, jak widzicie, ten Magna Malu sterować, to jest mordęga. W najgorszym wypadku rzeczywiście przerzucę się na Joy-Cony, bo nie wyobrażam sobie tak grać dłużej niż tę misję, jeśli by się okazało, że to jest jakiś większy problem. Hej, są na kancie. Podoba mi się to, jak on jeszcze tę mgłę wysyła i ona zadaje dodatkowe obrażenia. To są po prostu tak piękne ilości, bo tutaj zadaje około 600 normalnie i jeszcze potem właśnie dochodzi to z mgły, tak? Zrobię jeszcze raz. Nie zdążyłem miejsca po gramce, dobra. Znaczy nie, żeby nam jakoś bardzo zależało, bo tutaj i tak to obijało głównie są na kanto, tak? Ale... Właśnie jeszcze ten muszę wycofywać, bo... Przecież ja tutaj umrę. Ja nie mam żadnej obrony przed sam nakantem i obecnej. O! Ale proszę bardzo, Magna Malo go powalił jakimś cudem. Magia. Spróbujemy go walnąć. Trochę. Ja muszę przyznać, że sam nakant robi wcale najmniejsze obrażenia, ale znacznie mniejsze od Magna Malo, jak widzimy na przykład tym jednym mocnym atakiem. Dobra, więc zróbmy już jeźdźca po gromcy, nie zmarnujmy tego tym razem, szczególnie, że potwór, którego atakujemy, jest naszym celem. No. Czy moja postać może zacząć się ruszać tak, jak chce? Proszę. Nóżka. Zobaczcie, ja nie mogłem nawet dobić do niego, to jest tak cholernie irytujące, to jest tak problematyczne. O, ja się czuję jakbym grał po prostu... Ja się czuję jak jeden z tych youtuberów, którzy grają na jakichś takich dziwnych kontrolerach typu przechodzenie Dark Souls na jakichś tam BMN-kach, tak? Nie wiem, Xboxa 360, ała. Gdzie on tam jest? Tutaj. Jak bardzo umrę, sam nie wiem. Ja się nie przekonam. Powinien zebrać na razie materiały jeszcze szybko, zanim on się tutaj zaczął dalej rzucać. Jedyny właśnie problem, jaki mam, to przejście do przodu, czyli tam musi się ten... Cokolwiek tam wpadło w tego pada, tam musi się ono... Tam musi się to znajdować. I problem jest to, że akurat... Ruch... Do przodu to jest jeden z najważniejszych ruchów, który mam. I... To jest straszne. Znaczy ja się trochę śmieję, ale to jest moje lenistwo, tak? Myślałem, okej, dobra, udało się, przedmuchałem to, działa. Nie działa. Niestety. Działa, przynajmniej nie działa w pełni, tak jak powinno. Teoretycznie mógłbym biegać bokiem, to też jest możliwe, ale nie chcę tego robić, to jest oczywiste dosyć. Chociażby dlatego, że nie będę w stanie tego... Nie ma szans, żebym był w stanie w ten sam sposób walczyć biegając w tak nienaturalny dla mnie, w tak nienaturalnym dla mnie stylu. Także... Czy jestem w trybie demona i... Nie byłem w trybie demona, okej. Okay. Myślę, że byłem w trybie demona i mi się nie kończyła wytrzymałość. Miałem takie, co się dzieje? Okej, okay. Próbujemy go tutaj dalej bić. Ale myślę, że jak znowu odpali tę swoją furię, wściekłość, to będzie to dla nas pewien raz śmierć. Bo chwilowo jest oczywiście, nie jest wkurzony. Oj, powiedziałem, prawda? Wykrakałem, oczywiście. Fajnie.
Dlatego nie powinienem zużywać wszystkich kablobaków od razu. Uwieczę, mam wrażenie, czy to dango z Beedle mi w ogóle nie zadziałało tym razem. Czy to było dango, żywie, czy to było dango z Beedlem? Nie pamiętam, zobaczmy. A czy jestem w stanie kupić któryś z tych zestawów? Chyba tak. Zobaczmy, co ja tutaj mogę zrobić. A to jest to dango z Beedlem. Z Beedlem adrenalina. Dango ożywiasz mi to nie zadziała już w ogóle. A, bo ono... No może mi dać jedno albo drugie, albo... Nie, powinno mi dawać oba, okej. Okay. Dobra, znowu użyjmy kwitu, użyjmy... A, ma 80% szans na aktywację i... Teoretycznie weszło, zobaczymy. Czy może mnie tam to uratowało już wcześniej? Nie wiem, nie mam pojęcia, ciężko mi powiedzieć. Zobaczcie, weźmy jeszcze miksturki. Mówię, to jest troszeczkę jak w ostatnim czasie kierowcy Ferrari, tak? Kto jest ich największym wrogiem? Z jednej strony Red Bull, może, no nie, Mercedes w sumie nie aż tak bardzo, ale jeśli mowa oczywiście o Formule 1. To z jednej strony Red Bull, z drugiej własni. Strategy. Tak? Przepraszam, zapomniałem teraz, jak się słowo odmienia. O, to drzewo tutaj zostało rozwalone, dobrze wiedzieć. To tak samo ja mam tutaj, z jednej strony moim wrogiem jest Magna Malo, a z drugiej mój własny pad. Więc... boli. Coś, co chciałem jeszcze powiedzieć, to może szybko tutaj pokażę. Coś, czego nienawidzę absolutnie i nie rozumiem po prostu idei i będę miał na ten temat ranty. To jest coś takiego... O, okej, to jest akurat zielone, więc... musicie mi uwierzyć, że jest to... e-papieros. Jednorazowy. I nie jest on mój. Po prostu wziąłem go od osoby, która go kupiła i... szlag mnie trafiał po prostu. Szlag mnie trafiał, bo widzę, że ta osoba je kupuje po prostu na tony. Czy ja właśnie mu odcięłem ogon? Nie. Myślałem, bo tak spojrzałem i myślałem, że jego ogon jest w dużo gorszym stanie, ale nie. Niestety to nie tym razem. Nienawidzę tego, to jest tak głupie. Jakby... Po pierwsze... Po co? Dlaczego? Po drugie, to jest strasznie... Nie, rzeczywiście odcięłem ogon. Proszę bardzo, zobaczcie, jest tutaj jego fragment. Powiem, że nie dałem rady, mu go odciąć, ale się udało. Okej. Okay. Interesujące. Mam nadzieję, że nie padnę tutaj tylko jeszcze... Oj nie. Dango z Billem mnie nie uratowało. I co jest najgorsze? Straciłem ten ogon. A może i nie, może tutaj... Nie, to jest złamane ostrze ramienia, okej, okay, to nie to. Mam przegraną. Ale nie chcę tego zwalać totalnie na tego pada, ale... Po części jest to jego wina. I mówię, będę musiał go rozkręcić. Więc... Nie wiem, czy tego jakoś nie połączę. Pewnie zobaczymy się, moi drodzy, za moment. Bo ja teraz sobie zapiszę... próbuję połączyć ten odcinek z jeszcze dodatkowym nagraniem, gdzie rzeczywiście pójdziemy na tego Magna Malo, bo nie chcę, żebyście tutaj skończyli ten odcinek na tym, że przegramy. Nie, chcemy wygrać rzeczywiście, chcemy tego Magna Malo rozwalić. Chcemy przejść przez to zadanie. Ale ja potrzebuję po prostu, no nie wiem, z pół godziny czasu, żeby to naprawić, zobaczyć, co się z tym dzieje, bo to mnie boli, to jest irytujące, nie jestem w stanie z tym po prostu grać i zobaczymy się, moi drodzy, w takim razie za momencik, gdzie będę już pewnie troszkę od pół godziny starszy, zmęczony i będziemy po prostu szli przez kolejne nagranie. Postaram się oczywiście też trochę tego Magna Malo ponawalać, zanim do was wrócę i będziemy tak kontynuowali dalszą część odcinka, tak więc widzimy się za moment. Okej, moi drodzy, myślę, że mogę do was powoli powrócić w tym momencie. Jesteśmy... Oj nie, to nie było dobre. Ponieważ jesteśmy w tym momencie w mniej więcej podobnym miejscu. Znowu mam niestety jedno HP przez, no, własną głupotę, no, kto by się spodziewał, tak? Naprawiłem pada. Minęło około, no, pojawiłem ze 40 minut tutaj łącznie, ponieważ jeszcze musiałem oczywiście poobijać Magna Malo, jak widzicie.
Mamy ogon odcięty, bo dosłownie chciałem w tym momencie wrócić, a no starałem się ten ogon w miarę targetować, żeby też no, dojść do tego momentu, żeby było to mniej więcej podobne. Podobnie poszedłem też na Somnakanta, Somnakantem obiłem, oj nie, oj, ała. To było głupie, znowu nie zauważyłem, że on się ładuje. Oj, oj nie, oj nie, lepiej wstawaj, wstawaj, uciekamy stąd. Szybko, mikstura. Jak widzicie, druga max mikstura, ponieważ jedną zużyłem. W końcu mi się na coś przydały, tak? W końcu nie zapomniałem ich używać. Teoretycznie mamy dango z Biglem, ale wątpię, aby on nam jakkolwiek pomogło. Jakoś nie mam co do niego zaufania, nie wiem do końca dlaczego on też nie chce działać ostatnimi czasy. Tak. Fajmy się jeszcze na moment. Szybka miksturka. Wracamy z powrotem tutaj. Niewygodnie mi się walczy z tym Magnamalą, muszę to przyznać. Jest to potwór problematyczny, delikatnie mówiąc. Ale może tym razem nam się uda. Okej, Jasu coś rzuca. Dlatego... A, to jest ten... Ten wir z liści. O, on leży, okej. Okay. Zwróciłem uwagi. Znowu tłuczemy po ogonie, ile się da. Jeszcze jeden atak. To nie jest może najmądrzejsze combo, ponieważ on w tym czasie może nam coś rzucić. O, nie wiem, jak uniknąłem tego, ale udało się. Czekamy. On się tam rzuca głównie na Sakuje i Jasu. Pewnie co, rzućmy miksturę. Pomimo, że będzie to trochę marnotrawstwo, to... Wolę chyba po nią pójść. Jakiś Zamtrios się blokował. Teraz pewnie nas sieknie ta plaga, tak jest. W końcu. Tak, ile minęło, moi drodzy? Około 40 minut, dlatego że 20 minut mniej więcej poszło mi na naprawę. Włócznie ogon Magnamalo. Ogon Magnamalo poszukując ofiary zmienia się we włócznie krzyżową. Dostałem też z Magnamalo jeszcze jego szpony. I dostałem też szpony z Somnakanta, to są nowe rzeczy, których nie dałem rady uchwycić tutaj na odcinku. Około 20 minut zajęła mi naprawa, o dziwo była ona dosyć prosta. Powiem wam, że dosłownie te same analogie, które są tutaj, są w padach od PS4. Jestem tego na 100% pewien, bo kolorystycznie i generalnie jeśli chodzi o parametry, są one identyczne. A jak wiecie, no, zacząłem w tej naprawie się bawić jakiś czas temu. O, Somnakant na Kezu. Idealnie. Zacząłem się jakiś czas temu w tej naprawie bawić i stąd jakby ta moja pamięć jest w miarę jeszcze, może nie świeża, ale ciężko byłoby to zapomnieć. Co więcej, sprawdziłem też ten głośnik i powiem wam, że ojejku, jaki on jest dobry. I ja ani trochę nie żałuję, ani złotówki, którą na niego wydałem. Muszę oczywiście cały czas, o, wielki buggy, będzie na czym jeździć. Bum. Halo, ale nie o to mi chodziło do końca. Nie żałuję ani złotówki, które na niego wydałem. Jedyne co muszę teraz zrobić, to jeszcze przelutować to złącze USB, ale on jest cudowny. Jeśli chodzi o, znaczy porównanie do jakości rzeczy, które miałem do tej pory, jakichkolwiek innych głośników, czy głośników w telefonie, które miałem, czy jakichś tam mniejszych głośniczków, które gdzieś tam też kupiłem, czy dostałem, czy cokolwiek. O, jaki on jest dobry. No, serio, nie spodziewałem się, że coś takiego jestem w stanie dostać za taką cenę. Mówię, to jest głównie dlatego, że on był uszkodzony, poszedł na aukcji za 8 funtów, przepraszam, 7 funtów łącznie z dostawą. Ja go kupiłem, bo tak stwierdziłem, a rzucę sobie licytację i rzuciłem nam 5, chyba 70 czy coś tego typu i o, udało się. Więc bardzo spoko. Co było nie tak z padem, moi drodzy? I powiem wam, że sam nie do końca jestem w 100% pewien. Oła. Czekajmy stąd, jeśli się da. Sam nie do końca jestem pewien. Ja powinienem w ogóle oczystki używać, ponieważ ta wybuchoplaga nas sieka czasami. Nie wiem, czy ona nie wzmacnia również ataków Magnamalo samego w sobie. Ale nie mogę tego zagwarantować na 100%, bo nie jestem pewien. Staram się, jeśli mam poniżej 2/3 HP, staram się raczej nieco podleczyć. Dlatego, że boję się po prostu tutaj umrzeć, szczególnie, że tak jak mówię, już mamy 2 HP mniej.
Zostało nam ostatni dosłownie. Dosłownie ostatni. Ostatnia próba. Ostatnia szansa. Tak, nie o to mi chodziło. Dobra, ale w sumie w trybie demona możemy się szybciej przenieść. Uciekamy. Szybko, mikstura jakakolwiek. Shit. Ucieczka. Trochę mi, powiem, że serce mi trochę szybciej zabiło, jak zacząłem od niego uciekać w pewnym momencie. Jest. To było niebezpieczne, to było straszne. Dobra, jeszcze raz to samo. Nie mam już mikstur, to weźmy sobie naszą miksturę dużą. Uff, dobra, Magna Mala znowu jest dla mnie problemem. Ewidentnie, czy raczej wyzwaniem. Wiecie, co jest najgorsze? On nawet jeszcze nie jest zmęczony, a ja już jestem na dobrą sprawę trochę zestresowany z tym jednym życiem. A nie wiem, jakbym miał chociaż znacznik, że ej, już go pokonujesz powoli, tak? Już jesteś blisko. Szczególnie, że ja mu wcale mało obrażeń nie zadałem te jego łapy. I ogon również. Więc trochę mnie dziwi ta ilość HP, która mu jeszcze została teoretycznie. Ale zobaczymy, może zaraz. Może już niedużo zostało, tak? Może już niedużo brakuje. Shit. Ja prawie w tym mgłę wleciałem. No, że bardzo brakuje mi tego kota leczącego. Ten kot leczący, on mi dużo robił tutaj w tym wszystkim. I chyba głównie dlatego wielokrotnie przeżywałem w Monster Hunterze z walki z niektórymi potworami. Tak, teraz myślę po prostu, to on naprawdę tutaj robił robotę. W sensie mam na myśli tej Celine. Widzicie w ogóle Yasu i Sakuya też co chwilę obrywają, co chwilę mdleją. Moje biedne maluchy. To była ucieczka trochę desperacka, niekoniecznie udana. Co było jednak z padem, moi drodzy? Otóż sam nie do końca jestem tego pewien, ponieważ jedyne, co rzeczywiście znalazłem w środku, co mogło powodować te problemy, to kawałek, w sensie kawałek, to jeden z włosów moich, prawdopodobnie. Znaczy trochę krótki, ale zakładam, że to mógł być mój włos, który gdzieś tam wypadł. I to mogło powodować te dekalibracje. Oj nie, znowu się ładował, jak pewnie wskoczyłem pod ogon. Więc weźmy sobie zwykłą miksturę. Jeszcze Kezu jest, o dobra, to idealnie, widzisz co? Bierzemy się za Kezu. Spróbujemy tego Magnamalu już teraz dobić. Powinno się nam udać, ale zobaczymy. Okej, ładnie, trzy razy trafiony. Jeszcze spróbujemy go raz, drugi walnąć. I jeździć po gromce udało się. Dobra, ze wszystkim zdążyliśmy, co prawda tych obrażeń niekoniecznie zoptymalizowałem, ale powinno być tak spoko. Mogło być może trochę lepiej. Ale na pewno tragedii nie ma. Tak więc był tam kawałek włosa, na pewno też mogło być problem, znaczy nie wiem teraz też jak dużym, tak, ale były resztki kalafonii oczywiście jeszcze z linii produkcyjnej, które usunąłem. Kalafonii, przez kalafonię mam na myśli oczywiście też topnik, generalnie, może nie powinienem był mówić kalafonia, ponieważ to jest słowo, którego używam, a on chyba nie jest zbyt dokładnym opisem tego, bo topniki są bardzo różne, o czym jest topnik, niekoniecznie on musi być w pełni chyba z kalafonii, ale musiałbym się troszkę bardziej rozeznać, bo aż tak głęboko w to nie wchodziłem. Dodatkowo, o właśnie widzicie, to jest, a nie, przepraszam, to był duszopryzmat. Myślę, że znowu znaleźliśmy szpon. Dodatkowo, tak jak mówię, sprawdziłem ten głośnik, jest spoko, jest naprawdę mega spoko.
Te pady są wyjątkowo łatwe do rozkręcenia. Dosłownie tutaj mamy cztery śruby na stronę. Są cztery śruby z jednej strony, cztery z drugiej. Dwie w środku, które trzymają płytkę drukowaną, to było wszystko. Jeszcze dodatkowo, żeby się upewnić, oprócz oczywiście przeczyszczenia alkoholem izopropylowym całej płytki i styków i samego analoga, jeszcze wszystko potem szybko przeleciałem resztką dosłownie sprężonego powietrza, które miałem, bo tutaj mówię, została mi gdzieś tam reszka drugiej puszki i potem jeszcze raz to przemyłem alkoholem izopropylowym, dlatego że sprężone powietrze zazwyczaj ze względu na swoją temperaturę, bardzo niską temperaturę, o widzicie, to jest to. Magnamalo. Mieczoskorupa Magnamalo, twarde, ostrze, tętniące złością i napełnione intensywnym złem. Niestety nie widzę tutaj tego... A tu jest, mocny pazur. Nie, to nie to. Nie widzę tego pazura, przepraszam, są na kanta, ale no, trudno. Życie. Nie żałuję tego, co się stało. Mi właśnie padła nagrywarka. Okej, więc mamy to zrobione, wybaczcie, musiałem jeszcze podłączyć szybko nagrywarkę, żeby się ogarnęła, bo coś się nią stało znowu niedobrego. Więc tak jak mówię, jest to mega łatwe, mega szybkie, mega przyjemne do zrobienia. A właśnie, ze względu na to, że oczywiście sprężone powietrze, ono jest bardzo zimne i ono się skrapla, więc może zostawić resztki wody, dlatego też po tym jak przeleciałem wszystko powietrzem i jeszcze raz delikatnie przemyłem alkoholem izopropylowym, bo po prostu żeby pozbyć się tej wody możliwie, albo ją chociaż rozpuścić, w sensie żeby alkohol w niej rozpuścić, żeby była możliwość, żeby szybciej to odparowało, żeby można było to też, jeszcze oczywiście to wytarłem, potem szmatką z mikrofibry, jak się nazywa, nie pamiętam teraz, mikrowłókien generalnie, czyli zwykła szmatka po prostu, która jest do elektroniki, do wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy. Oczywiście no też nie powinno się teoretycznie żadnych takich ostrych krawędzi nią wycierać, bo potem mogą zostać włókna niepotrzebne w środku, ale to tylko pan. Powiem wam, że nawet mi się nie chciało zakładać rękawiczek antyelektrostatycznych, po prostu byłem już tak zły w pewnym momencie, że stwierdziłem, dobra, ja to pierdzielę, wezmę to i naprawię, i jak widać naprawiłem. Działa ładnie, póki mi tam nowy włos nie wleci, to chyba będzie dobrze. Dobra, pogadajmy z marynarzem Zirettą. Janos, twoje koleżko, to mogą używać nowego ruchu wsparcia. Na pewno się przyda na łowach. Sam ruch wymaga instrumentu muzycznego. Urzekająca melodia wznieca odwagę wśród towarzyszy. Muzyka to kultura. Taka wymiana kulturalna jest inną formą handlu. To bardzo ważne. Okej. Okay. Nauka lepszenia felina. Super. Nie wiem, czy to rzeczywiście coś nam da. Ale mamy jeszcze naszego marynarza Flera. Bardzo dziękuję, gdy pokażę wszystkim to zdjęcie, w końcu mi uwierzą. Jak teraz patrzę, to nawet nie jest człowiek. Co takiego? Ślimniszek pierwszy słyszę. Kto wie, jakie inne dziwaczne stworzenia mogę spotkać. O, teraz będę miał zawsze sobie aparat. Super. Dostałem czapkę ślimniszka. Fajnie. No i chyba to tyle, moi drodzy. Więc dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało pomimo tych wszystkich problemów. Ja byłem mega wkurzony w pewnym momencie. Teraz już poszło lepiej, ale Magnamalu i tak mi skopał tyłek. Nie będę oszukiwał. Magnamalu mi skopał tyłek ponownie, co jest dobrą rzeczą, bo to oznacza, że znowu jest dla mnie pewnym wyzwaniem. A z wami się żegnam. Dziękuję wam za uwagę jeszcze raz. Do zobaczenia. Do następnego i na razie.